Spotkanie numer 3. RBC, Radom Basket Cup. Mecz pomiędzy MKS-em Zabrze, trzecią drużyną Śląska, a drużyną PKK Pabianice, drugą drużyną Łódzkiego, którzy niewiele przegrali mistrzostwo z MKS-em. Niewiele, tam zabrakło kosza chyba. To w tym spotkaniu jednak lepsi Ślązacy. Ładnie, jeden z najwyższych zawodników. Pabianic. W tej chwili trzecia kwarta meczu, a wynik spotkania, ładne wyjście, wpada, wynik spotkania 37-22, 15 prowadzi Zabrze, MKS Zabrze prowadzi 15 punktami. Pabianic na początku tego turnieju. Nie, jeszcze nie w formie, ale z biegiem czasu będzie lepiej. A rzuty wolne wykonuje jeden z bliźniaków, Patryk Rozynek. Pozdrawiamy taty, także trener WF-ista. Patryk Rozynek, drugi nie wpada, jest zbiórka, Pabianice. Przechwyt i Zabrze w kontrze. Długie podanie przez całe boisko, drugie podanie. No ładnie to by było, jakby się skończyło koszem po trzech podaniach, po dwóch podaniach. I są punkty. Numerem 7 kapitan drużyny Filip Sauter zdobywa dla Pabianic. I Andrzej Pluta. Time out. No proszę Państwa, mamy jeszcze 12,5 minuty do zakończenia spotkania i 13 punktów do odrobienia mają zawodnicy pana Wiesława Wińska. A tu pan Andrzej Bartosz, trener, selekcjoner zespołu MKS-u Zabrze. Co się dzieje? No ja nie mówię, jak jest wolna pozycja, to daje 1 na 1, ale jak nie, to takie strzały nam nie są potrzebne. Jasna sprawa? Dobra, jedziemy. Andrzej ucieka, Patryk z Michałem gramy, dobra? Walka. KS!